odebrałem kilkadziesiąt połączeń, moja skrzynka jest zawalona, cała czerwona, nie będę w stanie już chyba tego nawet odczytać. Słuchajcie, jestem w szoku, ja w ogóle nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze parę dni temu pisaliśmy, wysłał mi ten swój film IO, żebym mu wyciął fragmenty, które grał i to skleił. Napisał do mnie: Aro, zrobiłbyś mi to, bo wiem, że ty się na tym znasz, a wiesz, jaki jestem lewy, mi to zajmie pół dnia, ty to zrobisz 5 minut. No i wiecie, rzeczywiście mu to posklejałem, wysłałem, dodał sobie to na Instagrama, pogadaliśmy chwilę, zaprosiłem go do mojego nowego programu, mieliśmy powspominać, poopowiadać tam jakieś rzeczy. No i kurwa, teraz taka informacja. Słuchajcie, to jest kolejna ofiara tak naprawdę hejtu w internecie, po ozdobie. On mi po walce już mówił, że nie daje sobie rady z hejtem. Depresja, no i uciekł gdzieś tam w te używki. Słuchajcie, nasze życiorysy zawsze będą ze sobą połączone. Byliśmy przez wiele lat przyjaciółmi, potem cała Polska patrzyła na nasz konflikt. I pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, tego wszystkiego, co powiedział i zrobił, ja tam nigdy do końca nie miałem do niego żalu, bo wiedziałem, że on jest po prostu zmanipulowany przez ojca, że on tak naprawdę nie chciał tego wszystkiego. Zresztą przed ostatnią walką na face to face ja widziałem w jego oczach tego starego Mateusza, mojego przyjaciela. Cieszę się, że się pogodziliśmy po walce. No i co? No tyle. Spoczywaj w spokoju. A teraz jeszcze do wszystkich hejterów, którzy plują na prawo i na lewo jadem w internecie i myślą, że są anonimowi, bezkarni. Zastanówcie się 5 razy, zanim napiszecie jakiś komentarz. Bo oczywiście, można skrytykować jakieś zachowanie, można coś skomentować, co wam się nie podoba, ale to wszystko musi być w granicach jakiejś przyzwoitości, normalności. A nie w stylu: ty kurwo zdechnij, bo ty pała jebana, ty dzbanie, wypierdalaj z Polski, umrzyj. Bo takie komentarze właśnie kurwa zabijają.